Następną. Już za moment przechodzimy do pików i banów. I pytanie co? Co zostanie spikowane, co zostanie zbanowane? Widzimy, że bardzo, bardzo skupieni obydwaj, obydwie drużyny w tej chwili i gra w zasadzie o wszystko. Anexis nie może pozwolić Mym zwyciężyć w tej rozgrywce, jak i również Mym chce skończyć jak najszybciej. Tak, także już mamy bany i piki. Jako pierwszy ban poleciał Shen, oczywiście od Anexis. No Shen sprawiał dużo problemów, te jego countergangi były naprawdę skuteczne. Ewelinka poleciała ze strony Mymu, za chwilkę zobaczycie tą planszę. Dajmy jeszcze chwilę. No i mamy planszę. Także tak jak mówiłem, Anexis banuje w tej chwili dodatkowo Eliskę. No i jak na to odpowiemy? Poleciał Zed. No już któryś raz Mym banuje tego Zeda. Chyba faktycznie się go boją. Mimo nerfów Zed zdaje się być dalej strasznym oponentem. Wydaje mi się, że ten ban Shena po stronie Anexis jest spowodowany tym, że oni w tej ostatniej grze była sytuacja, gdzie Shen po prostu split pushował. Cały czas split pushował, przez co Anexis nie ma na przykład chwili takiego wyjścia z bazy nawet. Cały czas był... Nie, presja, jeszcze tak, raz presja. To jest gra Mymu. Oni łapią przewagę i oni wiedzą, co z nią zrobić. Dokładnie, nie dają przeciwnikowi wyjść z bazy. Automatycznie rzucają jak największą ilość wardów mu pod bazą. No i w tej sytuacji albo Leo kupuje Orakla i czyści te wardy, co jest tak bardzo groźne tak naprawdę. A po drugie, ciężko wtedy wyjść z bazy, bo wiesz, że przeciwnik cię wszędzie widzi i łatwo cię może skontrolować, jakikolwiek twój zamiar. No i mamy pik Kazika. Jak myślisz? No cóż, widziałeś, Kazik za każdym razem, kiedy Anexis z nim grało, robił naprawdę wiele. O ile nie najwięcej z całego teamu jako postać, prawda? No bo ta postać jest mocna, Overpow umie nim grać, umie wykorzystać potencjał postaci, wie kiedy wejść, wie kiedy nie wchodzić. Oprócz tego jest to dobry poker, nawet może zainicjować walkę, jeżeli Kerry będzie wysunięty na tyle z przodu, że pozwoli mu to wskoczyć właśnie na Kerry w ramach inicjacji walki. Kaziu jest po prostu pikiem must have. Widzisz, w tej chwili Anexis przełożyło pik Kazixa oczywiście ponad pik Thresha. Uznali, tak, że Kazix bardziej OP. Po co nam Thresh? Bierzemy OP Kerry i jedziemy. I jest piknięty Ryze. Obie postacie zarówno mogą iść na mida, jak i na topa. No na topie w koreańskiej mecie Ryze chodzi. Teraz Kubon też pokazał, tak, że tak się gra. O, jednak Caitlyn, czyżby oddali Ryza, jeżeli zostanie oddany? Nie, nie zostanie oddany. Druga osoba piknęła Ryza, tutaj pierwsza Caitlyn. Czyli Ryze na górze. I znowu trzy mocne, przepraszam, trzy bardzo mocne piki ze strony Anexis i dwa piki, którymi Mym gra. Dwie postacie z dobrym przyciągnięciem, z dobrą możliwością szarpnięcia przeciwnika za włosy do jaskini. Dokładnie tak. No i Thresh'u, generalnie Libik z tym Thresh'em robi niesamowite rzeczy, było to widać wcześniej w poprzednich grach. No i ten Kazik, on tak naprawdę zdawał egzamin w poprzedniej grze dla Anexis, tylko brakło tego wykończenia, nie byli w stanie utworzyć teamfightu, w którym ten Kazik naprawdę zgarnąłby szereg fragów. No na starcie miał jeden nad czarem, ale czary tak bardzo dobrze się bronił, dawał radę Ari, no i w lejcie było widać tą przewagę Ari nad Kazikiem, gdzie te czarmy zadawały masę damage'u i w zasadzie każdy złapany zawodnik Anexis ginął po prostu w 2-3 sekundy, tak? Więc mamy tutaj pick Caitlyn. No i pytanie, czy Caitlyn będzie grała po raz kolejny z Leo, to znaczy z Fiddlestickiem, czy teraz Leo na przykład zdecyduje się na spikowanie jakiegoś takiego bardziej, no, chcę powiedzieć, normalnego supporta. I tak? Czy rzeczywiście będzie to Irelia w wykonaniu Kubona? Jak na razie nie dostałem informacji o tym, że mógłby być to counter pick. O, jest Fiddlestick, jak najbardziej. No cóż, mamy Teemo, czy Troll, czy Teemo. No generalnie Fiddlestick zdawał też rolę. No, widzieliśmy, że tam Leo wskakiwał z ultimate'em na Barona. No niestety ginął tam potem, bo nie był w stanie uciec tak jak Kazik czy tam Lee Sin. I czy Teemo to jest pik zastępczy, czy nie? Właśnie dostałem informacji, patrzyłem na moim czacie, czy jest to pik zastępczy, no ale już widzimy, że jest. Nie pisali mi informacji, bo od razu wyszli z rooma. I będzie tutaj szybciutki remake, w którym gracze wezmą swoje właściwe postacie i będziemy widzieli, jaki był ten ostatni pik za Teemona. Dokładnie. A propos Teemona, tam widziałem, że Biker chyba pomyka po studiu w czapce Teemo, tak? Radośnie. Pozdrawiam był tutaj, żeby podrapać go za łóżkiem, ale powiedzieliśmy, że my nie z takich. Jest Kubon, pełne skupienie, pełna konsternacja. Tak. Mina prawdziwego twardziela, patrz, trochę jak Sylvester Stallone. LCS to jest to. Terminator, tak? Stopa, słuchaj, Terminator, stopa. Dobrze, że nas nie słyszy, nie? No. Spoza bio czy coś. Nie no, zobaczymy, jakie to będą piki naprawdę. Jest Irelia jednak. Jednak Irelia była prawdziwym pikiem, jak najbardziej prawdziwym. Pytanie, co z tym Teemo? Czy Teemo był też prawdziwym pikiem? Czy jednak... Różnie z tym bywa tak naprawdę, z tym Teemo.
Chociaż no, nie sądzę, no bo to jest gra o wszystko teraz. Teraz Anexis gra o wszystko. Anexis musi teraz ugrać. Jeżeli zrobi to samo, co na EMS-ie, to naprawdę pójdę i chłopakom tam pogratuluję, no bo na EMS-ie zrobili kawał dobrej roboty i byłbym mile zaskoczony, gdyby zrobili to i tym razem. Dokładnie tak, jak mówisz. To nie jest tak, że nie lubimy mu, absolutnie. Ja kibicuję obydwu drużynom porówno, obie drużyny bardzo lubię. Wszystkich graczy z obydwu drużyn również szanuję za ich sposób bycia i sposób gry. Jednak to, co zrobił Anexis na EMS-ach, to było w ogóle takie wow. Wszyscy byli pod wrażeniem, prawda? Przegranie pierwszej gry, a ta pierwsza gra była przegrana znacznie bardziej, niż ta gra, co była przed chwilą. Więc jeżeli obudzą się w ten sam sposób jak na MS-ie, no to ta gra tym bardziej się skończy na, że tak powiem, korzyść Anexis. Więc to jest jedno wielkie pytanie w tej chwili, jak Anexis sobie z MYM poradzi. No bo jeżeli straci tą przewagę, i to mam wrażenie, że MYM zrobi to samo, co w zeszłej grze. Po prostu ustawi się pod bazą Anexis, nie da im wyjść w ogóle. No presja, jeszcze raz presja. To jest to, co MYM robi najlepiej. Prawda jest taka, że teraz nie mają tego Shena, tak? Czyli nie mają Global Ultimate'a i ten split push jest troszeczkę mniejszy, jeżeli zobaczymy na postacie MYM-u. No ale zawsze jest z czaru, z teleportacją i tak dalej, co pozwala, oprócz robienia nawet split pusha, to pozwala właśnie na te ganki, które... Było 2-0 dla Anexis, tak? I potem nagle 3 fragi dla MYM-u, tam nawet taki double a la kill zrobiony na botlane i właśnie on był dzięki temu teleportowi u czara. Ward gdzieś tam bardzo fajnie wsadzony, na samym końcu krzaka czaru w tamtym momencie się steleportował i bardzo łatwe 2 fragi dla MYM-u. Pytanie, czy w tej grze również możemy się spodziewać tego typu akcji i MYM gra teraz z jednym teleportem, wcześniej zagrywał z dwoma. No, zobaczymy, jak to się skończy. I oczywiście Nautilus w dżungli bardzo gruby. Pytacie o system rozgrywek, widzę. Przypominamy, że rozgrywki są w systemie best of three, czyli do 2 zwycięstw. Jeżeli ktoś wygra 2 gry, przechodzi dalej, a przejście dalej w finale oznacza nic innego jak wygranie, prawda? Tak, 10 tysięcy złotych. I 10 tysięcy złotych na koncie teamowym. Sporo do wygrania. No słuchaj, 2000 na głowę to jest taki PC dobrej klasy. Jak na każdego gracza. Jak za weekend, jak wypęd... Jak za weekend w Tychach, tak, nie? Tak, jak za weekend w Tychach, no to jest fajne. No, może tutaj jeszcze warto wspomnieć w ramach zachęty dla graczy, którzy zaczynają swoją przygodę ze sportem, że właśnie takie organizacje już poważne jak Anexis czy MYM, takie weekendy w Tychach mają za darmo, no bo im sponsoruje to organizacja, która utrzymuje się z reklam od sponsorów i tak dalej. Jest taka struktura, która pozwala właśnie drużynom na jeżdżenie na eventy za darmo, żeby gracze nie musieli inwestować swoich pieniędzy, tylko jest organizacja, która się nimi opiekuje w zamian za właśnie na przykład reklamy na koszulkach. I to bardzo pomaga, na tym polega właśnie e-sport, jeżeli chodzi o tą bardziej profesjonalną scenę. No bo tak naprawdę dużo osób byłoby zniechęconych, niektórych nawet nie, mogłoby nie być stać na dalsze wyjazdy, tak jak tam mówili, że gdzie teraz chłopaki jadą? Do Szwajcarii? Tak, do Szwajcarii walczyć bodajże o wejście do Dreamhacku. Tak, o wejście do Dreamhacku jedzie walczyć Anexis, które się nie dostało w eliminacjach. Z tego co wiem, to drużyna Vegiego ich pokarała i się chyba dostała. Chyba tak, dokładnie coś takiego. No i generalnie warto wspomnieć dla was wszystkich, którzy dołączyliście do streama dopiero teraz, za momencik mamy drugą grę z Best of Three, Anexis kontra MYM, 1-0 dla MYM. Do Szwecji jadą, poprawka, zaświtało. No, też blisko. Szwecja, Szwajcaria, tam taka różnica w jednej literce, nie? Generalnie do wygrania 10 tysięcy EPS my znajdujemy się na LANie w Tychach, finały najlepszych polskich zespołów wyłonionych spośród rozgrywek grupowych. Tak daleko jeszcze nie wybiegaliśmy naszym merytorycznym przygotowaniem do zawodu, także... Dokładnie. Także dajcie nam spokój. Skupmy się na tym meczu, który będzie naprawdę dobry. No myślę, że tutaj Anexis da z siebie wszystko, da z siebie na pewno więcej niż w poprzedniej grze, bo muszą dać z siebie więcej, jeżeli chcą wygrać. MYM na pewno im nie opuści poprzeczki. Na pewno nie ustąpi MYM... im tej jednej gry, bo raz próbowało i wiadomo, jak się to dla MYM skończyło. Bardzo, opuścili gardę od razu. Anexis to wykorzystało. Wiedzieli, co zrobić ze zdobytą przewagą. Tak jak MYM wie, co zrobić ze zdobytą przewagą. To jest tak naprawdę gra do pierwszego błędu. Któryś z teamów popełnia błąd, drugi to wykorzystuje i wywiera non-stop presję, non-stop powiększa swój advantage. Jest to taki typowy snowball game. Dokładnie tak jak mówisz. My za momencik skakujemy już do gry, pomału została załadowana. No i tak jak mówisz i generalnie chciałem wrócić do tych słów Leo, że to są takie mega, mega mind game'y. Tak naprawdę psychika i jeszcze raz psychika, która z drużyn się jakby właśnie na tym poślizgnie i zostanie złapana. Już przewaga zostaje wyrobiona.
No i potem już tylko utrzymanie, utrzymanie, bo to jest tak wielkie doświadczenie tych drużyn, no że oni zdecydowanie wiedzą, co sobie z tym zrobić. Słuchaj, Czaru tutaj, Czaru mnie kupił, nie? Ja już wiem, komu będę kibicował. Foxfire Ari, skin, który Ari. Mi się ostatnio bardzo, bardzo spodobał w grze. Także ja już wiem, komu kibicuję. Nie no, żartuję tutaj oczywiście. Co nie zmienia faktury, skin naprawdę mi się podoba, z tym nie żartowałem. Ale Bandito Fiddlesticks u Leo też jest bardzo ładny. Tak, jak najbardziej. No, generalnie większość tych skinów jest ostatnimi czasy na bardzo wysokim poziomie, ale już pomalutku wchodzimy do gierki. Niebiescy zawodnicy to oczywiście Anexis na dole, u góry zaczyna Mem. Druga gra. Jeden z Radlamymu, tak właśnie. Tak jak mówiliśmy, Anexis jest pod dużą presją. Ciekawe, czy i tym razem uda im się zrobić tak dobry invade jak wcześniej. Jak obstawiasz, typku? Szczerze ci powiem, że myślę, że Mem jest jakby takim zespołem, który dwa razy nie popełnia tego samego błędu z rzędu. I myślę, że tym razem nie dadzą się w ten sposób zaskoczyć, ale nawet możliwe, że to oni spróbują zrobić jakiś... Że zareagują w jakiś sposób, prawda? No ale nie. Jednak obstawiają wszystkie, dokładnie wszystkie wejścia do dżungli, plus jest scout na midzie ze strony Nautiliusa. No oczywiście jest owardowane tam przez Libika. To plane... Oj, chyba zmisował warda z tego, co... On jest tak dziwnie wrzucony jakby na skraju krzaka. Tutaj? No, tam faktycznie. Nie ma wizji, on jest zrzucony obok tego krzaka. Tak, nie ma wizji z tego warda w krzaku. No niestety ten krzak jest zbugowany, bo teoretycznie on stoi w jego obrębie. Właśnie też mi się tak wydaje, że graficznie to on jest jakby... Graficznie ukryty. Jest w krzaku, ale mechanicznie nie jest niestety, no ale cóż, happens. No, happens. Także mamy bez lane swapu prawdopodobnie. Bez lane swapu, widzimy tutaj Maklera razem z Libikiem. Varus z Thrashem kontra... I będzie golem advantage, chyba że przerwą im te golemki. No ale nie sądzę, bo jest tutaj ward, który raczej zapobiegnie jakimkolwiek akcjom w okolicy golemów. No raczej tak. No i pytanie, jak teraz Kazik sobie poradzi, bo wcześniej miał tego fraga, miał ten advantage od startu 1-0 nad Czarem i Czaro sobie bardzo dobrze radził, mimo tego, że dostał spory oklep, że generalnie musiał zużyć teleport na to, żeby wrócić na midę, nie tracić last hitów, więc pytanie, czy podczas takiej sytuacji 0-0 nie skończy się to, oj, Czaro tam próbował wejść na wraithy, lekko jest połkowo, ale nie spotkał tam przeciwników, jakieś pingi też mamy na ekranie. No cóż, ciekawie to bardzo wygląda. Tak, mamy tutaj też, widzę, dużą część zagranicznej publiki, so just a few words from our guests from outside of the country. It's at second game, 1-0 for Meteor Makers. You're welcome. Best of three. Tak. Także to było kilka słów dla publiki spoza kraju. Jest to nasz polski turniej, ale Anexis i my mają również swoich fanów za granicą, którzy tutaj dobijają się do nas non-stop na czacie. No i nie wypada, myślę, tak zupełnie ich olewać, ponieważ nie mają anglojęzycznego streamu z tego eventu. Jak najbardziej. Polska gościnność, myślę, że powinna że jest jak najbardziej służona. Na miejscu, tak. Prawda? Pokażmy się też z tej dobrej strony. Najlepszej. Jak w najlepszej. W końcu, jak są potem głosowania, to te to potem AM, Polska wygrywa. Tak, AM i Polska to jednak robimy takie mega dobre wrażenie, wydaje mi się. Pod każdym względem, więc nie psujmy tego, a to jest bardzo łatwo zepsuć. Tak, dokładnie. No i ale mamy botlane. Botlane, generalnie to jest to, jest Libik, ale jest też Caitlyn. Caitlyn bardzo dobrze sobie radzi z puszowaniem tureta, ale jest Varus. Varus na szóstym, Masnera, razem z Libikiem jest bardzo łatwym wtedy celem Caitlyn. No i to jest też te mind game pomalutku, o których popatrz, jaki siatka, łańcuch leciał siatka. Tutaj, ale na łańcuch poleciała dżuki. Siatka i no nara. Te dżuki, niestety, tak. dżuki, jak to Leo zawsze mówił, dżuki. Dem Jukes. No i póki co wyrównanie. Bardzo, bardzo wyrównanie. Obydwa zespoły. I pytanie, gdzie? Gdzie będzie pierwszy błąd i której drużyny? Gdzie będzie First Blood? Czy z teleportem, czy bez? Czy może jednak przez najbliższe 10 minut będzie 0-0 i dopiero wtedy jakieś teamfighty, nie wiem, pod smokiem. O, jest tutaj pierwsze wejście na Kubona i on już spalony. Musiał stracić tego flesza. Spalony pierwszy flesz, tak jest. Zauważ, jak boli ten snare Ryza w połączeniu z Jarvanem, który może podrzucić od razu po nim. Patrz, rzucasz snera, leci chorągiewka, Jarvan wskakuje idealnie, na koniec snera podrzuca. Czyli to jest tak jakby chainlock, jeżeli chodzi o CC, tak? Jest bardzo w łańcuchu takiego CC nie do powstrzymania. No i jeszcze oczywiście potem slow start, czy tudzież z Reda, który dodatkowo uprzykrza życie. No i znowu łańcuch od Libika nietrafiony. Dokładnie tak jak mówisz, no Jarvan właśnie pod względem CC jest niesamowicie groźny. Szczególnie jeżeli dobrze wyliczy kataklizm i rzuci go po fleszu albo na postać, która nie ma flesza, to jest bardzo łatwy frag i widzieliśmy w poprzednich grach, że kataklizm zagrany na dwie postacie to już jest w ogóle mega, mega kill, a na trzy to już w ogóle. 19-19 na górze, bardzo, bardzo spokojnie obydwa zespoły. Anexis wie, że musi to wygrać, a Mem zdaje sobie sprawę, że jeżeli teraz wygra, to już jest koniec. Zwyciężyli, pokazali jednak Anexis, że to oni są najlepsi. Nie wiem, że MS to był może jakiś wypadek przy pracy po prostu. No albo, że Anexis jeszcze musi ćwiczyć
bo myślę, że to nie jest tak, że my mamy jakąś taką miażdżącą przewagę nad Nexus, bo jak widziałeś, ta poprzednia gra była wyrównana. Jeżeli miałbym stawiać swoje pieniądze na 10 meczy Mymu, to postawiłbym na 6 z nich, resztę bym oddała Nexus. Dokładnie tak, to jest taki rozkład procentowy. Jeżeli tak, i pytanie teraz na turnieju, który to będzie z tych 10 meczy, prawda? Że dokładnie. To tak jak właśnie to są słowa Ocelota, które najbardziej zapadły mi w pamięć, są to mądre słowa, jak najbardziej oddające istotę sprawy. Nigdy nie wygrywasz 10 na 10 gier. Możesz wygrać 9, możesz wygrać 8, możesz wygrać nawet 7 gier będąc lepszym, ale zazwyczaj nie wygrywa się 10 na 10, prawda? I może się okazać, że to na turnieju nie wygrasz tych gier, których potrzebujesz. No niestety w League of Legends jest zbyt wiele czynników, które wpływają na cały kształt i na główny wynik rozgrywki, tak? Więc wiele, wiele się może zdarzyć. Oj, tutaj oklepany u góry Ryze zużyty, nawet Ignite był na nim, więc zmuszony prawdopodobnie będzie do recallu, chociaż tutaj widać, że ma jeszcze dwa potiony, ale nie, jednak jest recall do bazy. Pytanie, czy wróci z teleportem, czy zostawi go sobie na później, bo na pewno straci trochę last hitów i Irelia odstępuje od niego tak na dwa last hity, jeden, więc raczej się z nim zrówna. No i ten mid, no widać, że Kazik, no całkiem sobie nieźle radził, aczkolwiek widzimy, że były tam próby wejścia wcześniej Nautilusa, z tego co widziałem. Recallował się, ale zobacz, że Jarvan nadchodzi na mida i może tam będzie pierwsza jakaś taka grubsza akcja. Nautilus też czekał góry, ale no, chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, że za bardzo, że Ryze jednak się wrócił do bazy. O, tu będzie groźnie, będzie na pewno groźnie u góry. Kiedy Ryze przyjdzie, nie ma w ogóle wizji w tym wardzie tak naprawdę w tym pierwszym, więc prawdopodobnie podejdzie, spróbuje zwardować i wtedy Nautilus go złapie. Tak, no zobaczmy jak teraz w Goldzie jest cały czas... Oj, tutaj ładnie złapana Caitlyn na końcówce zasięgu, bo na końcówce jest zagrana na nią Ignite. Kolejny autoatak musi zagrać barierę i będzie też zagrana strzałka Dwarusa razem z Flashem. Bardzo ryzykownie, ale bardzo pomysłowo. No, ale nie udało się. Nie udało się. Caitlyn przeżyła na niewielkiej ilości życia. Szczęście tudzież kalkulacje dopisały. Dokładnie tak, no. To są centymetry i właśnie tak mi się wydaje, że większość Koreańców, koreańskich graczy gra właśnie Warusem z uwagi na ten jego taką możliwość wysnajpienia przeciwnika, tak? I tutaj właśnie była próba zrobienia tego przez Maklera, no niestety brakło tam centymetrów, zużyty przez to flash, no ale cóż, trzeba ryzykować w LoLu, żeby wygrać. Tak, widzowie domagają się krwi, także przechodzimy na mida, zobaczymy jak tu wygląda nasza akcja. Kazik właśnie bił 6 level, podobnie jak Ari, możemy się spodziewać tutaj playsów z ich strony, myślę. O, jest lekki połk ze strony Czara, z creepami jest w miarę porówno. Tak, bardzo wyrównanie. No, Leo ma 6 więcej last hitów niż Leaf Big, ale to jest wiadomo, taka różnica tylko do informacji waszej i tak for fun. I ten mid lane, no, to mnie cały czas generalnie nurtuje, ponieważ w zeszłej grze no, Czaro miał, znaczy Kazik miał przewagę i Czaro dawał rady, a teraz jest wyrównana sytuacja i nie, póki co nie widać, żeby Czaro jakby mega miażdżył Kazika, ale farmą już pomalutku zaczyna wyprzedzać, widzisz. Znowu mamy taki sam mid lane, znowu te same postacie, tylko że tym razem Czaro nie oddał pierwszej krwi. Pierwszej krwi. Pierwszej krwi, jak to cudownie brzmi, prawda? Pierwsza krew, tak. Chyba musimy zacząć wprowadzać faktycznie te polskie określenia. Tak, bo... błyski, pierwsze krwi, krwiopijce. Zmęczenia, podpalenia. Dokładnie. Ale pierwszej krwi jeszcze nie było tym razem, nie, niestety. Ale mamy niebieskie buff, to jest co? Blue buff? Blue to znaczy? Będzie niebieskie co? Buff, jak przetłumaczyć? Niebieski, nie wiem, na pewno wpadniemy... Niebieski wspomagacz, tak, także mamy, no pewnie nam zaraz tutaj czat podpowie, chat to będziemy wiedzieli, na czat jak to się powinno tłumaczyć, ale uwierzcie mi, czasami lepiej stosować określenia angielskie, bo po prostu lepiej to brzmi, jest to bardziej wyraziste. No i Czaro, patrz, z 9 lat tych tu więcej zrobi sobie na 12, 11, więcej pomalutko to jego przewaga rośnie. No i tak samo Irelka nad Ryzem, gdzie Ryze był zmuszony do recalla, ale Ryze cały czas ma teleport, a Czaro niestety bez teleporta w tej chwili. Proszę, niebieskie błogosławieństwo. Błogosławieństwo, o! Tak, niebieskie no błogosławieństwo, ktoś napisał, albo wzmocnienie, aura. Wzmocnienie, ktoś napisał wzmocnienie. Jedno. Nie, myślę, że błogosławieństwo dobrze. Ale błogosławieństwo jest tak takie brzmi... bardziej, wiesz. Tak. Wyrafinowanie, tak sophisticated, nie? Tak, w pełni. Dobre niebieskie g. Nie, tak nie bardziej rapowo. U góry zobacz, że Kubon no, ma ten taki fajny stack, tak? Który może zbić, ale. On się zacznie rozbijać o turret prawdopodobnie, o ile nie wskoczy na Ryza i patrz, teraz musi... Nie no, Irelka sobie radzi z laskitami tak, pod turretem, bo on może sobie skakać i jest psz, psz, psz.
I tak wygląda mniej więcej jego last hit creepów. No Kuban pozwolił tak naprawdę przefrizować tego lane'a, no i pytanie, co z tym botem? Czy w końcu będzie jakiś teamfight, bo mamy 0 do 0. I to jest to, o czym mówiłem, że będzie 10 minuta, 0-0, nic się póki co takiego nie dzieje, naprawdę, powiedzmy, emocjonującego specjalnie, ale czekamy na jakiś teleport. Czegoś, co miało taki znaczny wpływ na przebieg gry, czekamy na jakiś teleport i czekam na ten moment taki kluczowy. Patrz, co się dzieje na bocie, co tam się dzieje na bocie. Tam już jest Jarosław, niewidziany na różowym wardzie. I możemy się tutaj spodziewać chorągiewki razem z podrzutem, a może i zamknięcia, ponieważ jego ulti też jest dostępne. I popatrz, popatrz, tutaj już czeka Leo. Oj, widziany Wizja. Przez latarkę Thresha, tak, no niestety. To jest OP latarka, OP Thresh. Mechaniki tej postaci są po prostu miażdżące. My czekamy na ten taki kluczowy, wydaje mi się, moment, który zwiększy przewagę jednego teamu duże... i on zacznie go wykorzystywać. Że duże obrażenia Ari, tak? Chciałeś powiedzieć? Duże obrażenia Ari, strasznie. Zmuszają Thresha do powrotu. On tutaj będzie musiał chyba stracić kilka last hitów. Co prawda teraz nie ma dużej różnicy, bo tylko odstaje o 5. No już w tej chwili 10. Chyba tak właśnie będzie to wyglądało, no tak, że no, będzie czaru... stracił już 10 last hitów do czara. Czaru ale na górze też jest jakaś akcja. Też poszła tutaj wymiana. Kubon z Xaxusem tradeowali obrażenia. Ten damage wynika z tego, że czaru już ma kulkę na 5, tak? Ma zobacz, na 5 levelu. Na midzie, jak mała wieżyczka ma już HP. Jest charm. Pamiętajmy, że Mem dominował niesamowicie pod względem turetów. Może to jest kolejny plan na tą grę, czyli zróbmy jak najwięcej turetów w jak najszybszym czasie. Mamy dzięki temu Global Gold, zwiększamy przewagę po prostu z takiego jakby automatu, nie tracąc jakby fragów i tak dalej. Patrz, od razu już jest mana miód na Kha'Zixie, od razu od kopa jest to zrobione. Mamy oczywiście Pink Warda wrzuconego w ten dolny krzak, tym razem przez Libika. No oj, patrz, była charm. Próba wskoku, ale był trafiony charm i chyba ta Ari nie zostanie tutaj dorwana przez Jarvana niestety. Chyba jest, niestety nie. Niesamowicie bezpiecznie obydwa zespoły grają. Niesamowicie. Nie ma no to jest co... już, to jest już ta gra, gdzie zaczyna się ostrożność. Widać, gdzie... widać, że to jest finał, widać, że obydwa zespoły są na super wyrównanym poziomie. I naprawdę. Tak, Mym tym razem nie chce odpuszczać w drugiej grze. Nie daje sobie ani chwili przerwy. Nie ma. Nie ma odpuszczania, nie ma obniżania poprzeczki. Cały czas starają się podnieść i grać ostrożnie na najwyższym poziomie. Oj, Nautilus czai się na. Ryza i pytanie, czy to będzie w końcu ten frag, czy Mokate przejdzie do drugiego krzaka. Mamy no, ten warcik w tym krzaku od strony z rzeki i pytanie, czy teraz, kiedy Ryz odpuszuje tą... To dostanie ulti Mokatego, a następnie pewnie hak. No chyba, że będzie od razu możliwość na rzucenie haku. Zobaczymy. Co ciekawe, zobacz, że jest 1000 golda różnicy w tej chwili. Patrz, wychodzi Mokate, jest ulti i będzie tutaj rzucony jeszcze hak. Na pewno będzie rzucony hak. Klatka od Ryza na niewiele się tutaj zdaje. Mamy pierwsza krew dla Mymu. Pierwsza krew i zobacz, co się na bocie dzieje. Libik bardzo ładnie tutaj złapał Caitlyn i ona teraz jest w niesamowitych opałach. Jeszcze poszedł Chain of Corruption i mamy drugi frag dla Mymu. 2-0 i prawdopodobnie jeszcze może trzeci będzie. Dajwują flash od Leo i dalej Varus goni. Patrz, jeszcze goni, jeszcze jednego strzału brakuje, jest flashowany i ucieka. Ale przyszedł Jarvan w dobrym momencie, więc zabije prawdopodobnie Maklera. Tak jest. 2-3 za jednego w zasadzie, jeżeli podsumiemy wszystkie fragi, które miały miejsce na mapie. Więc 0-0, zrobił się nagle 3-1. I przewaga Golda dla Mymu w zasadzie wzrosła z 1000. Mamy teraz 2000. Coś koło 2500 różnicy w złocie. To jest to. Ta przewaga cały czas rośnie dla Mymu i to może też wynika z farmy. Zobacz, że Irelia ma około 20 paru last hitów więcej. Do tego dochodzi ta większa farma Varusa. To jest naprawdę dużo. To jest około 30 ponad last hitów, 34 w tej chwili. Kamerka nam zrobiła mały psikus. Ale już git. No tak też przystanęła, wiesz? A to nie wiem, nie widziałem. Pewnie nikt nie widział. Nieważne. Jakieś psikusy. I tak. ta różnica w tej farmie, nawet przed tym wynikiem, przed tym teamfightem, gdzie było 0-0, było 1000 golda więcej dla Mymu. I to wynikało właśnie z tych last hitów. No, ja myślę, że Anexis musi teraz się naprawdę postarać, no bo na pewno Aiden jest niepocieszony, że w tej chwili teraz są 2,8 golda. Na pewno. To jest sporo. I robi się troszeczkę tak, jak w poprzedniej grze, zauważ, że też... Taki jeden teamfight, dwa fraki zdobyli na botlane, dosłownie na botlane, i gdzie było 2-0 dla Anexis, zrobiło się potem 2-3 dla Mymu i już było ciężko. Ciężko Anexis miał wrócić do gry i potem był już taki totalny outplay, gdzie trzymali ich w bazie i nie dali im wyjść. I pytanie, czy w tej grze będzie tak samo, czy jednak Anexis uda się kogoś tutaj
załatwić. No, Ryze cały czas ma ten teleport, więc to mnie też trochę dziwiło, że nie steleportował się Ryze na botlane. Nie, może brakowało tam gdzieś akurat warda, gdzieś blisko w zasięgu. Może bał się, że straci wieżyczkę na przykład, bo to już by się nie mogło nie opłacić. A no tak, to jest jedna opcja. Będziemy to widzieli na powtórkach, które będą w analizie po grze. Chociaż nie wiem, czy Irelia byłaby w stanie tak dużą ilość tego tureta zepchać tak szybko. Bo o, Irelka mamy... bardzo szybko pcha wieżyczkę. Ale jeżeli te miniony były tak zepchane, jak są w tej chwili mniej więcej, no to dojście przez jedną, dwie fale do wieży, jeszcze zniszczenie, to nie często to wychodzi tak po prostu. Teraz Nautilus w okolicach deka. Oj, zobacz teraz. Anexis jest, oczywiście czarów wchodzi, jest czar na Kaziku i pytanie, czy Mokate zginie, oczywiście jest teleport, ucieka, jest kataklizm. I wskakuje tutaj Kazik i mamy... I był teleport od Ryze'a, o który pytałeś. Tam wieżyczka na topie właśnie w tym momencie polegnie, zgodnie z naszymi predykcjami odnośnie tego, co się stanie, gdy Ryze przeteleportuje. I będzie tutaj najprawdopodobniej przez Anexis zebrany smog. Jest dobry Chain of Corruption, wchodzi Thresh, jest zagrany The Box, strasznie duże obrażenia. Ale pada Libik i w tym momencie Makler jest out of position, nie udaje mu się zabrać ze sobą Caitlyn. No i mamy dwóch, łącznie trzech za jednego, jakby nie patrzeć, i będzie... podjęta próba zabrania smoka. Jest zniszczony przez Mym Top Tower, mamy 4-4 we fragach i smog na korzyść Anexis. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu w złocie prowadzi Mym. Dokładnie tak, no 4-4 w tej chwili i Anexis odrabia. Mimo że przewaga jest Mymu cały czas, to tak, no, odrabia takimi małymi kroczkami i stara się tutaj cały czas w tej grze pokazać z dobrej strony. Ten top lane, no tak jak mówiłeś, jednak Irelia poradziła sobie z turetem i teraz spora fala minionów czeka na Ryze'a do zabicia. No straci tutaj parę last hitów od niestety tureta, ale to jest taka mała naprawdę strata, chociaż ten turet, no i przez to, po raz kolejny jak spojrzymy pod kątem tej zeszłej gry, wynika ta przewaga Mymu, tak? Mają 2-0 w turetach, to jest to. Nie, może zawsze stara się odpowiadać w takim pushem na przykład na smoka. Oni zawsze starają się mieć jakąś odpowiedź w zyskiwaniu Global Golda, w zarabianiu tego Global Golda. Tudzież ogólnego złota. Złoto ogólne, tak? Złoto ogólne, także złoto ogólne w tej chwili jest w przewadze 2000 na korzyść spotka i swoich twórców. Nie, może nie idźmy w tą stronę. Oj, Libik teraz nie trafił na botlane. Niebezpieczna sytuacja, tak, dostał ale... Fira, został podrzucony przez Jarvana. Tam już podchodzi Nautilus, właśnie Anexis zrzuciło się ze speli na supporta i do bardzo tankowatego supporta, więc teraz musi mieć się na baczności. Dobre dziuki od Leo pozwoliły na uniknięcie haku. Nietrafiony został również Charm, za to Leo trafia Firem, no trudno, żeby nim zmisował akurat. No i nie udaje się Mokatemu tutaj zabić właśnie Fiddlesticksa. No dokładnie tak, no ale muszą bronić teraz Anexis tego turetu. No jest tutaj Kazix, który rzuca rakietkę i zabija. O, Irelia spotkała Ryze'a. I zobacz, co się dzieje. Oj, Ryze biednie oklepa... Bardzo szybko zabity przez Kubona. No tak, Irelia jest jednak, że tak powiem, magio odporna. No nie chciałbyś jej spotkać Ryze'em w krzaku, tak po no, prostu. Oj, patrz, jeszcze Jarvan tutaj się próbuje ratować troszkę kataklizm, ale niestety zostaje zabity. No i 2-0 teraz dla Mymu. Czy to jest właśnie kolejny taki moment kluczowy, w którym... Mym zdobędzie taką przewagę tego 5000 golda i będzie trzymać po prostu Anexis pod bazą, tak? Nie da, znaczy przed, w bazie ogólnie nie da im wyjść z tej bazy, więc to jest pytanie, czy zrobią to samo, a wiemy, że są w stanie to tak naprawdę zrobić. I kolejny turet teraz brany, poleciał tam Chain of Corruption jeszcze od Varusa i mam tutaj troszkę, próba dive'u, jest oczywiście exhaust puszczony na Irelia, ale ona wskakuje tam dalej i mamy jeden za jednego w tej chwili. Oj, czaru, patrz, ładnie tej czarmy jeszcze trafił Caitlyn i czy będzie próba kolejnego wyjścia? Nie, niestety odpuścili już Mym tą wieżyczkę, ale ładnie tej Anexis próbował bronić i jeden za jeden zapłacili za to cenę. Jak sądzisz, Lizy, czy będzie to taka sama gra jak poprzednia, bo póki co zanosi się jak najbardziej? No póki co Mym sobie lepiej radzi, widzisz, znowu zdobyli troszeczkę tej przewagi, ta jedna akcja w 11 czy tam 12 minucie dała im to kilka fragów. I efekt jest taki, że Mym to skrupulatnie wykorzystuje, skrupulatnie, no tam na smoku mieli drobne potknięcie, ale i tak mieli tyle przewagi, że to potknięcie wiele nie zmieniło, bo nie przywróciło w dalszym ciągu Anexis do gry. Dalej to Mym był w przewadze. No dokładnie tak, więc no pytanie, czy w tej grze, jeżeli będziemy mieli takie akcje jakieś pod Nashorem, czy Anexis po raz kolejny uda się tak ładnie tego Nashora wystylować
i czy tym razem na przykład przykują to w zwycięstwo, bo... I czy znowu Leo z koczysami zostanie, czy zostanie wystawiony? Zostawiony, tak, w Niecce na Szora, tak? Niecce. W grocie, Niecka na Szora, tak? Pit to jest Niecka? Grota? No... Grota chyba bardziej. Grota, Niecka, zagłębienie, nie wiem, no zagłębienie. Zagłębienie. To jest zagłębienie chyba dosłownie, w dosłownym tłumaczeniu. W zagłębieniu na Szora. Zagłębienie na Szora, no okej. No i mamy teraz środkową linię. Zbiera się tutaj troszkę memno czaru. To jest ten moment, kiedy Ari jest niesamowicie groźna. Ma już 2-0, ma Dead Fire Graspa, więc może schować, ma 2-0. Oj, Libik teraz chyba złapany, ale widzą tutaj oczywiście Anexis, że nie są w stanie wchodzić, ponieważ od razu zbliża się czaru, od razu zbliża się Makler. Zobacz, co ma właśnie Varus już kupione. Makler już ma całego Infinity Edge'a. Wiesz, jak to boli, te kryty. Bardzo. Jak jeszcze do tego dokupi jakiegoś Zilla, to już wystarczy. Wystarczy na dobre kryty w bohaterów, które będą bardzo, bardzo bolały. A tymczasem Caitlyn brakuje jeszcze troszeczkę do tego Infinite Edge. Ma 670 golda w tej chwili, więc jeszcze troszkę i będzie go też miała, ale to jest... To jest ta różnica jednego itema, połowy itema w zasadzie, ale ten item złożony, a nie złożony, to jest bardzo duża różnica, szczególnie w Infinity Edge, gdzie masz tą pasywkę na zwiększone obrażenia krytyczne oczywiście, nie? Więc bardzo groźnie Makler w tej chwili wygląda. No i ta farma, różnica farmy 50, to jest ogrom, naprawdę ogrom, szczególnie jeżeli ta gra jest tak super wyrównana, to każdy last hit się liczy. Każdy jeden. Tak, to się zgadza. Ryze używa swojej ultimy do odepchnięcia creepów, przypominamy, że Ryze po odpaleniu ulti ma więcej movement speeda, dodatkowego spell wampa i jego spell station AOE. Oj, tutaj była próba złapania czara. Zostało wymuszone jego ulti, ale mimo tego czaru gra dalej agresywnie. To był jego ostatni skok. Ulti Jarvana, flash od Jarvana i będzie to martwy czaru. Tak, mamy martwego czara i fraga zgarnia z Ignite'a Kha'Zix. Tak, bardzo ładnie tutaj taki wybajtowany fajna troszeczkę. Akcja. Gdzie Kha'Zix, widzisz, próbował na czara iść, czaro tak stwierdził, że a jeszcze skoczy w stronę Kha'Zixa i to był błąd, bo wtedy Jarvan na niego skoczył, kataklizmem oczywiście wyfleszował potem czaru i został dobity, tak jak mówisz, z Ignite'a. To też jest fajna sprawa, zostawienie tego fraga tak naprawdę Kha'Zixowi, tak? Kha'Zixowi, tak? Mhm. Ma w tej chwili 4-0, ma już mana miał pewnie. Spamuje teraz czarami, żeby bić jak najszybciej Muramana, bo to jest ogromny damage dla No Muramana, ojejku, proszę cię, to tak bardzo mocno bije. Mm-hmm. Przypominamy, że Muramana jest to przedmiot typu toggle, czyli działa tak jak Q Ashki. Mm-hmm. Trzeba go włączyć i zużywa manę. I zużywa manę wtedy, zadając większe obrażenia przeciwnikowi. Bazujące na procencie many z tego, co się orientuje. Mm-hmm. Bardzo, bardzo potężny item, jeżeli się go nabije do maksa i właśnie kiedy się zmieni manami w Muramanę. Tak, może zobaczmy właśnie, jak już mówimy o tym przedmiocie, jak bardzo jest nastakowany. 567 na 750, czyli jeszcze troszeczkę musi tutaj postakować. No, parę minut, tak myślę, i to już będzie to. I patrz, próba wzięcia Drake'a przez Anexis. Jimem da sobie radę. Popatrz, jak ładnie tutaj złapany, Jarvan. Ale wchodzi Fiddle, robi dużo zamieszania, czy to wystarczy? Czy będzie jeden za jednego? Jak na razie tak, jak na razie jest jeden za dwóch jednak, bo również sam Fiddle pada. Oj, niedobrze to wygląda dla Anexis, ponieważ pada ich kolejny zawodnik. Wchodzi tam Kha'Zix, czy uda mu się kogokolwiek zabić? Jemu się nie udało, ale Caitlyn za to dobiła z Peacemakera Thresha, więc mamy 2-4 plus smog najprawdopodobniej na korzyść Memu. No Mem po raz kolejny tworzy przewagę i to jest ta taka magiczna kwota, która w zeszłej grze pozwoliła Memowi na totalne trzymanie już Anexis w bazie. 5000 golda pomału różnicy i to będzie, może będzie to. I ta różnica turetów, tak? 3-0, wcześniej było 6-1, tak? Czyli to jest taki gold, który potem pozwala Memowi po prostu nie wychodzić z bazy, ale tego, że będą, wydaje mi się, mieli trudniej split pushować, bo wtedy był Shen, tak? On tam cały czas pushował, jak nie górę, to dół. Reszta team otrzymała tą główną linię i pytanie, czy w tej grze tak samo się to dobrze sprawdzi właśnie bez Shena, bez takiego typowego czempiona, który jest do tego split pushu przystosowany. O, widzimy niewidzialne creepy zabierane przez Mokattego. No, Mem robi w dżungli creepy nawet, kiedy ich nie widać. To jest dobry jungler właśnie. Nie ma minionów. Od takiego junglera Polska walczyła. On będzie reprezentował Polskę w Baltic Cupie. Dokładnie, nie ma minionów i tak je zrobię. Dokładnie. No i pytanie, co teraz, jaki ma plan Anexis w ogóle? No bo zdecydowanie ta gra wygląda podobnie do poprzedniej. Jeżeli Anexis nie zrobi czegoś, czego nie zrobił w zeszłej gry, no to po prostu przegra tak samo. Mem zrobi outplay totalny. Szczerze i... mówiąc, to nie wiem, co Anexis musiałoby zrobić. Musieliby jakoś zaskoczyć Mem, musieliby zrobić coś, czego Mem nie jest w stanie przewidzieć. Tylko ciężko zaskoczyć Mem tak naprawdę. No tak naprawdę, ciężko zaskoczyć drużynę, która zna was na wylot, tak? No bo Mem zna Anexis na wylot. Tak, obydwie drużyny się znają. To jest ich największa konkurencja w kraju, więc muszą ich znać, żeby głupio nie wypaść właśnie na turniejach tego typu.
Znaczy, bo to są generalnie rozgrywki drużynowe, jak w przypadku większości tego typu, jakichkolwiek rozgrywek typowo, sportowo takich, to zawsze mamy element, w którym się sprawdza przeciwnika, albo się ogląda jego gry i tak dalej, się analizuje, stara się wcielić w niego i jakby myśleć jak on i żeby wiedzieć, jaki będzie jego ruch, tak? Także myślę, że tak jak wspomniałem, że to są na siebie tacy arcywrogowie naszej polskiej sceny, gdzie zawsze sobą konkurują właśnie na tej topce polskiej, no to właśnie, oj, mamy teraz teamfight. Wchodzi tutaj oczywiście Nautilus grubo tam daleko, ale nie wiem, czy to jest dobre wejście. Zobacz, że Anexis świetnie sobie radzi, chociaż tutaj jeszcze poszło Chain of Corruption od Varusa i mamy jednego fraga dla Kazika, no i zginął Jarvan. Jeden za jeden. Dżungler za dżunglera. Dokładnie. Ale wydaje mi się, że z tym teamfightem Anexis poradziło sobie dość dobrze, no bo mają dobre ustawienie. 5 golda niedowagi, a ich dobre ustawienie pozwoliło na wymianę 1 za 1, która jest dla nich bardzo opłacalna. Lecz dla Anexis niestety czaru zgarnia im Blue, także Anexis może tutaj się czuć niepocieszone z tego powodu, ponieważ Kazik bez Blue ma no dłuższe maty cooldowny. No dokładnie, no i generalnie Kazik z Blue bardziej, znaczy szybciej wbija mu ramanę. Jak widzimy, no brakuje mu tu jeszcze troszeczkę. Oj, patrz, prawie tutaj zesnajpiona, Caden, jest! Udało się Maklerowi dobić ją. Piękne dobicie. Połączenie czara razem z Maklerem świetnie się sprawdza na dobienie tego Piękna mega Piękna synchronizacja obydwu tych graczy, widać jak długo ze sobą grają. I takie typowo squishy czempiony od razu giną właśnie pod naporem. Varus, Varus Ari. Zobacz, złapana tam, gdzie została na czarmie, jakiś orb poleciał, momentalnie leci slow od Varusa, jeszcze zesnajpiona ewentualnie z Q i jest bardzo łatwy frag. Oj, popatrz, teraz Nautilus wchodzi pod ten turret, tankuje i oczywiście bardzo łatwy w tej chwili global gold dla mnie. Zobaczmy, jak wygląda sprawa z goldem, jeżeli chodzi o top lane, no to Irelia tutaj ma wyraźną przewagę, no już jest to 2200 dżungla i prawie 1000 przewagi, no niecały tam, 700 golda powiedzmy. Zobaczmy jak na midlane, no tu też jest 1,1 przewagi dla czara. Bot lane rangekery ma, no też dużo złota więcej, 2000 prawie. No i jak support to nie ma zbyt dużego znaczenia, no bo support nie farmi. Zobacz. Ale tak dla, jako ciekawostkę powiem, że support ma też 700 golda więcej w mymie. Patrz, robią kolejny turret. Właśnie mym i robią to samo co w zeszłej grze. Tak, trochę przewagi. Nie pozwalają wejść z bazy i zobacz jak niesamowitą wizję mają w tej chwili mym. Mają całą dżunglę wardową. Nie ma bodajże krzaka po tej dolnej stronie dżungli właśnie Anexis, który nie miał, w którym mym nie miałby wizji. Mają po prostu wizję wszędzie. Zdają sobie sprawę z każdego ruchu Anexis i widzą po prostu wszystko, patrzą im na ręce i widzą, że tam o ktoś schodzi, to go gankują, jest prosty fakt, nie pozwalają wejść z bazy i cały czas pchają. Pchają wszystkie lane i Irelia na górze właśnie split pushuje w tej chwili, no Ryze niestety musi tam stać, musi jej pilnować, więc mamy sytuację 4-4 na dolnej linii. No i pytanie, jak to się teraz skończy, czy będzie dive memu, aczkolwiek wydaje mi się, że nie, że jednak będą bardziej spokojnie czekać, aż ta reszta minionów przejdzie, ale jeżeli wypatrzą, wyczują taką łatwą grę, to na pewno się one pokuszą. Oj, flash od Irelii, bardzo agresywne wejście w Ryza, piękny dive, Irelia wiedziała, że spokojnie to przeżyje. Kubon od razu wyjaśnił Ryzowi, o co chodzi, ale tutaj wchodzi na niewidce Kazix i on będzie chciał Kubonowi wyjaśnić, że no, jeden że za darmo nie odda. Jeden za jeden, Kazix zbiera fragę. Jak widzisz, ta postać jest niesamowita, no, wszedł na niewidce, Kubon nie wiedział w ogóle, że on podchodzi, doskoczył, dogonił, zestołował, dał Ignite'a, to pozwoliło tak naprawdę Mymowi pocisnąć ten turret na bocie, bo wtedy pojawiła się sytuacja 4-3, tak? I to już jest łatwy turret i kolejny jakby kroki w stronę zwycięstwa, tak? Ale widzisz, popatrz, Kazik będzie tutaj próbował, Kaziu będzie próbował tutaj odpowiedzieć i pchnąć górną wieżyczkę, także Kaziu, nie przestawaj, pchnij sobie creepy, a jednak ostrożnie, jednak wraca do bazy, wie, że śmierć w tym miejscu kosztowałaby go na Shora, no. Tak, i po drugie mają tam wizji kompletnie, znowu się decyduje na pchnięcie, jednak tak? To jest dość odważne z jego strony, ponieważ przyczekał tam wcześniej, a chyba nie ma kompletnej creepy. Wizji u góry. Chyba nie ma tylko creepy. Tam Leo idzie postawić wardę, także już ma tą wizję. I Jarvan, o, jest teleport od czara. Czaru nie oddaje wieży. Mówi, że za 1000 globalnego golda tą teleporta sprzeda i sprzedał. Dokładnie tak. A jednak wyłączył, skancelował, popatrz, skancelował, bo widział tam, tak. Widział tam Jarvana. No. To jest groźna taka sytuacja. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić jednak. I myślę, że no, Anexis już było przygotowane właśnie na tą teleportację czara i rozsądnie zrobił kancelując. Jednak lepiej oddać w tej chwili turret w takiej fazie, gdzie wiedzą, że mają przewagę i to jest spora przewaga. 6000 golda w tej chwili. I oj, Kazik teraz w strasznej dla niego chwili, no bo jest totalnie teraz złapany, odpala jeszcze tutaj niewidzialność i prawdopodobnie no
ciężko, oj, ciężko będzie miał teraz. Ja jeszcze próbuję tutaj kogoś zabić, ale tam poszło dobre Chain of Corruption od Varusa, co prawda w jedną osobę, ale spełniło swoją funkcję. Mym świetnie to rozegrał i zdjął Kha'Zixa. Dokładnie, no 15-10. Ta gra tak naprawdę wygląda trochę gorzej dla Anexis niż poprzednia. W poprzedniej grze mieliśmy dużo jakby dłużej wyrównaną rozgrywkę, no ale patrz, biorą w tej chwili Drake'a, wiedzieli, że mogą go sobie zrobić, więc to był taki trochę bajcik na górze tym Kha'Zixem. Chodźcie mnie zabić, oni zrobią Drake'a. Nie wiem, czy był on przemyślany, czy nie, czy po prostu wyszedł w stylu takim, oj, zabiją Kha'Zixa, to chociaż zróbmy Drake'a w tej chwili, tak żebyśmy byli totalnie totalnie stratni. No ale 6000 golda przewagi robi swoje, ta przewaga właśnie się zwiększy, będzie to około 7k w tej chwili. No, tak się właśnie dzieje. No i po raz kolejny są... To była już szósta wieżyczka dla Mymu. Znowu sytuacja 6-1 w wieżę. 6-1, tak. Ta gra wygląda tak samo. Bardzo podobnie do tamtej. Myślę, że czas wydaje mi się, że gorzej dla Anexis. Podobny. No, wtedy wydawało się chyba szybciej się toczy dla Mymu właśnie. Wtedy wydawało się zdecydowanie silniejsi, więc scenariusz się powtórzył na zdrowie, Disu. Dziękuję. Przepraszam was tutaj wszystkich zakłócenia, ale no, alergik nie ma ułatwionego życia. Czekałem teraz na błąd. Patrz, chcą chyba skończyć Mym w tej chwili tą grę. Blisko są. Wystarczy jeden dosłownie błąd. Anexis i Mym wskakuje, robi prawdopodobnie turret, inhibitor i kończy grę. Cofa. Znaczy no, kończy grę w teorii, ale, no bo jak bierzesz tak. Inhibitor, to ta gra na ogół jest już naprawdę ciężka. Dokładnie, łatwiejszy Baron i tak dalej i to już otwiera wiele tak naprawdę. Wiele ścieżek. Wiele ścieżek do zwycięstwa, do różnych obiektywów. Ale patrz, Anexis teraz już pierwszy taki... Odważnie wychodzą tutaj jak na tą niedowagę w złocie. Ale pierwszy mają taki moment w ogóle... Aż Nautilus już czeka ze swoim ulti. O, trafia hakiem w Jarvana, ale... Uznał, że engage'owanie w niego nie jest pomysłem dnia, że spróbuje jeszcze raz. Oj, tutaj wchodzą, ale wchodzą w Kha'Zixa. Kha'Zix zmuszony do odskoczenia z teamfightu. Wskakuje tam Leo, jego ulti idealnie trafia, ale czy to wystarczy? Czy ta różnica w goldzie nie jest zbyt duża? Chyba jest, ponieważ już dwie osoby z Anexis spadły. Pada również Kha'Zix. Niewiele życia ma Caitlyn. Caitlyn pada, Ryze tutaj coś zabija. Udało mu się zdjąć Irelię, ale sam też zostaje zdjęty. 5-1, Ace. I to jest chyba ta chwila, w której Anexis, no... Nie wiem, czy są w stanie coś zrobić, bo patrz, wybierają się prawdopodobnie na Shora w tej chwili, nie zdecydują się jednak zrobić turret inhibitor i mimo tak bardzo małej ilości życia Mokate, to myślę, że go zrobią. Tak no naprawdę, mają tarczę, mają dużo czas, tarcz. Mają czas, najwyżej mogą się zmieniać w każdej chwili, tak jak mówisz, mają tarczę, więc będzie zrobiony na Shor i w tej chwili niesamowicie groźnie wyglądamy. No, w zasadzie to, co mówiłeś, że niby gra skończona, na papierze to powiedzmy... Jest, ale do końca nie jest podpisane jakby, nie? Że, tak, że, dokładnie. Że to jest możesz... przygotowany dokument dopiero. Tak, przygotowany dokument i do końca jeszcze nie wiemy, czy... Mówiąc metaforycznie. Czy już jest GG, jednak Anexis tak czy siak będzie walczyć do samego końca, do rozbicia Nexusa, więc mamy jeszcze co tutaj pokomentować. Tak, tak jak jeden z naszych moderatorów, MC, tutaj pisze, Mym rewanżuje się za EMS, który przegrał z Anexis. No. Pokazują, że cóż. To było tylko wypadek przy pracy jakiś ten MS jednak. No, ale nie wiadomo, jak będzie na kolejnym turnieju, bo Anexis radzi sobie całkiem. Tak, jak najbardziej. Anexis, no ta gra była bardzo wyrównana. To nie jest tak, że po 4-5 turniejach będziemy mogli powiedzieć dopiero, która z tych drużyn tak naprawdę dominuje. No, ale pierwsza gra jest całkiem wyrównana. Ta również przez pierwsze 10 minut super wyrównana. To są takie malutkie błędy i to widać przez doświadczenie Mymu, że super to wykorzystują w tej chwili. Oj, teraz nam idzie. Próba wejścia, no mają tego Barona, zdają sobie sprawę Mym i tak samo jak i Anexis, że jakkolwiek pójdzie teamfight, przebiegnie, no to Mym jest po tej lepszej stronie. Ma lepszą pozycję pod względem na Shore buffa, tak? Jeżeli Mym padnie, to i tak teamfight ugra. To znaczy, przepraszam, to i tak ugra kolejny teamfight, a Anexis nic nie puśnie. Dokładnie tak, no bo ten teamfight na pewno się skończy sporą stratą Anexis. Nie wierzę w to, że teraz teamfight jakikolwiek się skończy w sposób taki, jak nie wiem, Mym zrobi Ace'a, a 3 osoby albo 4 u Anexis przeżyją, tak? Tak, dokładnie. No czy Mym wygra teamfight, czy przegra, to nie ma dużego znaczenia, bo dalej Anexis nie jest w stanie odpowiedzieć pod względem pushu. Anexis by musiało wygrać 3 takie teamfighty tak naprawdę. Oj, patrz, co się dzieje, patrz. Kha'Zix tam próbował wskakiwać, Czaru tam go łapał i mamy oczywiście Leo na ultimate, wskakuje Irelia na Leo. Leo ginie, mamy pierwszego fraga dla Mymu i teraz czwórkę. Niestety Kha'Zix bardzo mało życia, musi się cofnąć, musi nabrać sił i chyba pociśnięty zostanie ten przedostatni turret. Broniący właśnie ostatni turet inhibitora i prawdopodobnie darmowy inhibitor. Oj, próbował jeszcze Mokate złapać na kotwicy Kha'Zixa. I właśnie to jest to, o czym Leo mówił, jeżeli chodzi o Fiddlesticksa. On ma właśnie taki problem w lejcie, że jeżeli twoja drużyna nie wygrywa, jeżeli jesteś w tej niedowadze, to wskakujesz tym Fiddlesticksem, nie robisz obrażeń, robisz trochę zamieszania, a później padasz. Dokładnie.
No i niestety, zanosi się na póki co 2-0 i na zwycięstwo. Oj, próba zrzucenia tej ulti przez Varusa, złapani tam gdzieś zostają w locie Kazik i mamy oczywiście kolejny dead po stronie Nexis. Muszą teraz jakoś no nie wybronić, ale CC. Ciężko, nie miał jak Kazik wyjść z CC. Dostał tam Chain of... Tak, nie, Chain of Corruption w locie. Tak wyglądało, dostał ulti, nie, dostał ulti od Nautiliusa na pewno. Nautilusa. Tak, to dostał na pewno i no, nie był w stanie uciec. Chain of Corruption gdzieś tam się podbijało po zawodnikach Nexis, było to widać. I mamy kolejny inhibitor prawdopodobnie. Wzięty po prostu za darmo, no w czwórkę cię bronią. Teraz Kazik nie żyje. Ciężko, ciężko ma teraz Nexis, no ale walczy, walczy do końca. Zobaczymy, czy tu jeszcze spróbuję kogokolwiek nawet, no, zabić, ugrać jakiegoś fraga, chociaż dwa. No, wygląda to już tragicznie, no, taka egzekucja lekka. No cóż, jest inhibitor zdjęty, ale nie ma obiektywu, no bo nasz orz został zabrany już przez Mym. Teraz będą walczyć w takim razie o kolejne inhibitory, a następnie opchnięcie wieżyczek przy Nexusie. No tak, no to jest jedyny obiektyw, który został naprawdę dla Mymu. Robić jeden inhibitor za drugim, zdają sobie sprawę z tego, że mają przewagę. No zwłaszcza, że teraz mimo, że Kazik wstał, no to tak naprawdę, o nie, nagrykolują się, uzupełnią zapasy uzupełnią, i dopiero tak, wtedy wrócą. Tak, kupią przy eliksiry, okazji... popatrz, jest już eliksir na Irelce, co świadczy o tym, że chcą postawić wszystko na jedną kartę i skończyć tą grę. No i przy okazji po prostu super miniony przyjdą, na stół, tak. Przyjdą super miniony, będą pchać środek, dół i będą zmuszeni Nexis do obrony tych dwóch lane'ów, więc będą w mniejszej liczebności tak naprawdę na górnym turecie i go po prostu stracą razem z inhibitorem. No tak, jeżeli z dołu będzie presja, to góra będzie pchana. Naturalna kolej rzeczy, dalsza presja po prostu od prosta matematyka, Nexis. Tak. Tak. Dokładnie. No i teraz mamy taką chwilę wytchnienia, no ale wygląda to ciężko. No, można pomalutku pisać GG, ale... Ale pomalutku, bo dokładnie, zawsze może się zdarzyć jakiś troll. Może się coś dziwnego zdarzyć. Troll happens. Troll happens, tak. Troły się zdarzają i... No szkoda, no. Szkoda pod kątem Nexis tej drugiej gry, bo wyglądał ona identycznie, tak jakby sobie Mym zaplanował te obydwie gry, tak? Jakby pod ich dyktando Nexis grał. Dokładnie, Mym narzuca troszeczkę tempo właśnie. Mm-hmm. O, patrz, Nexis tej kampi chcą chyba zrobić taki wjazd niespodziankę, że tak powiem. Supraivajast, tak? Supraivajast? Supraivajast. No cóż. Zach, to słowotwórstwo. Oj, popatrz. O. I mają Supraivajast w Libika i Libik właśnie tego się nie spodziewał. To mogło być to, czego było im potrzeba, ale wskakuje tam już czaru. Zadaje dość sporo obrażeń, zmuszony jest do wyskoczenia. Nie wiem, czy nie za daleko Nexis poleciało, ponieważ już będą musieli oddać przynajmniej jednego fraga, o ile nie dwa, bo ponieważ Caitlyn też już jest podrzucona. Pada Ryze i nie wychodzi to Nexis za dobrze. Double kill dla Varusa, a nawet triple. No tak, triple kill, 3-0 w tej chwili, nie, przepraszam, 3-1, zginął tam Thresh, Libik, złapany. I jest kolejny jest frag, oczywiście kolejny frag, jeszcze tylko Leo żyje, gdzieś tam biega z tyłu, patrz, nawet teleportacja została opuszczona przez czara, już takie trollowanie leciutkie, no bo nikt tak naprawdę nie jest w stanie teraz już wybronić tego ostatniego pushu, zobacz, Leo tutaj biegnie, przybijają sobie piąteczki, że tak powiem, jest puszczony jeszcze kruk, może uda mu się zabić Maklera, nie, niestety czarów przyszedł, powiedział, nie będziesz mi tu bił Maklera i go dobija, no i niestety... A Nexus pomału, czy pomału, zostaje zbyt tak, GG, wielkie brawa dla obydwu. Wielkie drużyn, brawa, Mym zajmuje dzisiaj pierwsze miejsce w ESL Pro Series w sezonie 6, a raczej 6 edycji. Także gratulacje dla chłopaków, wrócą do domu z wielką nagrodą sponsorowaną przez ESL, 10 tysięcy złotych. Dokładnie tak mamy. No ale zwycięzców, mamy zwycięzców, tak. I mamy też drugie miejsce, które drugie piątkę miejsce, złapało. Tak. Piątka też nie mało, wiadomo, jest to też jest to połowa z tej nagrody, którą otrzymamy, ale 5 tysięcy to też bardzo dużo. Dokładnie tak, jak najbardziej. Także bardzo pieniężny turniej, Milordzie. Bardzo fajny, bardzo fajny turniej. Wiele świetnych akcji. Szczególnie w pamięci zapadła mi ta akcja, gdzie mieliśmy tego praktycznie quadra killa na bocie. Nie w tych finałowych rozgrywkach, ale one również pełne emocji. No równo, jeszcze raz równo do pewnego momentu. Potem parę fragów dla no, Memu pierwsza więcej. Gra była świetna, naprawdę tak. Była tak bardzo wyrównana. Gonili się wzajemnie, była po prostu równa. Do momentu, aż bym nie złapał tej znaczącej przewagi, którą no, wykorzystywał w sposób bardzo dynamiczny, aczkolwiek skrupulatny. Tak, tu weźmiemy wieżę, wrócimy. Tu weźmiemy smoka, wrócimy. Tu weźmiemy kolejną wieżę, wrócimy. Nie było tak, że bym odpuszczał, że a tu sobie zrobimy wilki w dżungli, tutaj popchamy trochę creepów. Nie, oni wiedzieli, co chcą zrobić i to właśnie robili. Dokładnie tak, jak mówisz. No i ta druga gra. Wyglądało to jak kopia, generalnie jak kopia tej pierszej, tylko w lepszym Tylko w lepszym wykonaniu Mymu. Jeszcze bardziej się do tego przyłożyli. Nie chcieli oddawać gry Nexis. Dobrze, zapraszamy was na wywiady. Właśnie zakończył się finałowy mecz dzisiejszego turnieju. Po dwóch bardzo ekscytujących walkach zwyciężyła, no chyba dość...
oczekiwanie, drużyna. Ze mną jest Liban, witaj. Tak jest, cześć. Słuchaj, no tak na ciepło, było kilka fajnych akcji w tym meczu. Ten mecz mógł się podobać niewątpliwie, ale to był rewanż za EMS. Tak jest, to był rewanż za EMS. Jesteśmy szczęśliwi, że dokonaliśmy to, co powinniśmy dokonać. I to, co powinno się stać, i udowodniliśmy, że jednak utrzymujemy tu formę na polskim podwórku i że dalej będziemy też trenować twardo. Czy już niedługo możemy powiedzieć, że będziemy mieli nową złotą piątkę w naszym kraju? Czy myślisz, że jesteście w stanie strącić z tego podium złotą piątkę kanterową? Ciężko powiedzieć, bo jednak złota piątka, prawdziwa ta złota piątka, bardzo dużo osiągnęła w swoich wynikach i no, póki co dogonimy ich. Jednak jeszcze trochę nam zostało, żeby do nich dogonić. Ten mecz, jak on wyglądał z twojej perspektywy? Ja dość spokojnie podszedłem do tego meczu. Piknąłem dwa razy thresha, dość pewnie się czułem na tym piku i chłopaki też grali swoimi pikami, więc wszystko mieliśmy pod kontrolą i byliśmy pewni siebie. Teraz za chwilę wylatujecie na Dreamhack, prawda? Tak. Jakie jest tam są wasze? No, teraz troszeczkę wzmocniliście się psychicznie. No, udowodniliście, że jesteście w tym momencie najlepsi w naszym kraju. A Dreamhack, jaki jest cel na Dreamhacku wasz? Jaki nasz cel na Dreamhacku jest? Pogadać się z jak najlepszej strony, bo jednak nie jesteśmy jakoś super ekstra przygotowani do niego, jednak pokazać jak najlepszy wynik, bo ostatnio zaczęliśmy trenować, jednak to tylko ostatnio, bo do Dreamhacka zostało zaledwie tydzień. I no właśnie ten jedyny cel, żeby się jak najlepiej pokazać, żeby urwać kilka map. Słuchaj, w tym pierwszym meczu było takich kilka akcji, które no, od początku postawiły ten mecz po waszej stronie. Czy to była jakaś zagrywka specjalna, taktyczna, czy to jednak troszeczkę szczęścia wam przypadło? Myślę, że mieliśmy plan na tą grę, jak grać, jak zagrać, jak grać na lane'ach, jak co robić dalej na tych lane'ach, co zrobimy. Właśnie mieliśmy plan na tą grę i na każdą akcję byliśmy przygotowani. Mieliśmy w głowie, co może przeciwnik zrobić, co my wtedy im odpowiemy i no, byliśmy przygotowani dość na tą grę. Co mógłbyś naszym fanom, którzy cię teraz oglądają, powiedzieć? Jeżeli przyjdzie ci sposobność grać przeciwko Anexis, to jak zagrać? Co wybrać? Jakąś taką szybką, jedną poradę. Oczywiście jedną z tych porad to była na pewno Ewę, która bardzo przeszkadza w dżungli i no, typowy jeden pick czara, którym ostatnio coraz więcej ludzi grają, Twisted Fate, też super, super sprawa, i który naprawdę zmienia dużo w grze i robi presję na każdych lane'ach. Bardzo ci dziękuję za wywiad. Słuchajcie, w tym momencie to tyle. Ja oddaję głos naszym ekspertom, którzy przygotowali analizę tego meczu. Cześć, tak jak mówił Adrian, mam dla was krótką analizę najważniejszych akcji z finałowego meczu. Powiem wam, że dużo zdążyło spaść piasku z klepsydry, zanim nastąpił first blood, zanim została oddana pierwsza krew. Także spójrzmy, 11:48, naprawdę minęło sporo czasu, gra była bardzo ostrożna, tak więc proszę o start pierwszej akcji, która odbyła się na górnej linii. Teemo Katte schował się w krzaku, wiedząc, że nie jest zauważony przez żadnego warda. Irelia i Mokate mają bardzo potężne CC. Mokate jest już po szóstym levelu, wręcz na siódmym. Ma swoją ultimę, z której może zaengage'ować i hak, z którego może trafić, jeżeli nie będzie klipów. Pytanie było, z czego zacznie, więc zaczął z ultimy, Ryze odfleszował, Irelia podeszła, rzuciła swoje CC i poleciał też hook od Nautiliusa. W międzyczasie, proszę o trochę zwolnienie akcji, w międzyczasie na dolnej linii nastąpiła walka. Caitlyn została złapana z haka oraz deboxa. Wskoczył Fiddle, no i on już z tego ulti nic nie zrobił, absolutnie nic. Próbował wskoczyć w czasie, ale to ulti chwilę się kastuje, efektem czego było to, że nie doleciał na czas. Chciał odejść, niestety mu się to chyba nie udało, raczej na pewno mu się to nie udało, ale zobaczymy to już za chwilkę. Varus go goni, zagrywa swoje E, flash, autoatak, Fiddle pada.
Jerman podchodzi, wiedząc, że Varus nie ma zupełnie pozycji, jest pomiędzy dwoma wieżami, nie ma jak uciec, zabija Varusa i w tej chwili jest 2-1, ale to, o ile się nie mylę, jeszcze nie był koniec całości akcji, ponieważ na midzie została wzięta wieżyczka. Także myślę, że możemy przejść do kolejnej akcji. Była ona nieco później, bodajże w... To jest już ta, tak? 14 minuta, 14.50. To będzie akcja przy smoku. Mokate zostaje złapany przez Kha'Zixa będącego na midzie, ale do tego wszystkiego dochodzi Ahri. Ahri zrzuca w niego czarma, Kha'Zix zmuszony jest do odpalenia ulti. Dużo zamieszania tam również robi Jarvan i jest teleport od Ryza. Irelia mogła mu teoretycznie przerwać ten teleport, czego nie zrobiła. Ryz był niekontrolowany. Fiddle wskoczył z ulti, znowu to ulti kastowało się na tyle długo, że nie było wykastowane w odpowiednim czasie. Jeszcze chwilka, jeszcze proszę o przyspieszenie akcji. Tak na 1.5. Jest podjęty smok, proszę o zwolnienie. I tutaj wchodzi Libik, zagrywa deboxa. Wszyscy mają bardzo niewiele życia. Varus atakuje Caitlyn, atakuje również Fiddla. Fiddle zostaje zabity, czarujący go zdejmuje. Jest walka z Caitlyn podjęta, ale właśnie tutaj brakło znowu tego jednego autohita. Caitlyn przeżywa i dalej mamy próbę podejmowania smoka. Dalej mamy próbę podejmowania smoka. Proszę o chwilowe przyspieszenie, żeby tutaj nie zanudzać naszych widzów i zobaczmy, jak rozwinie się sytuacja. Smok zostaje zabrany dla Nexis. To był właśnie ten taki jakby chwilowy comeback, na który nasz czat bardzo dynamicznie zareagował. Mówiliście, o troł, Mym trołuje. Ale nie, Mym tutaj w tym momencie dalej miało 2000 golda przewagi. 2000 to dość sporo, to była przewaga, która dalej pozwoliła utrzymać im prowadzenie. Przejdźmy do trzeciej już najważniejszej akcji. Łącznie mamy ich dla was 4, także skupcie się. Trzecia akcja, znowu akcja na modlane. Proszę o start. Tak, z werwą. Fiddle jest bardzo daleko wysunięty w krzakach. Był widziany przez Warda. Hak nie był trafiony. Został sfirowany Libik i wszystkie spele zostały zrzucone na Thresha. Zobaczcie, a już jest tu Nautilius. Jest Nautilius, wiedząc, że wszystkie spele zostały zrzucone, gra bardzo agresywnie. Wydziłkował tutaj Leo, rzucił Fira, więc obronił się przed Nautiliusem, jakby nie patrzeć. Ale Mym jest tutaj dalej w większej liczebności. Już jest ich 4, dochodzi do tego Irelia. I zobaczcie, tu jest Ryze, tu jest Irelia. Proszę o przyspieszenie. Tutaj już się raczej nic nie będzie działo. Dojdzie tutaj tylko Kha'Zix, pomoże odpuszować creepy. Tutaj będzie próba odepchnięcia creepów i zobaczcie, co stanie się tu. Proszę przesunięcie kamery w to właśnie miejsce. Spotkali się po drodze, idąc na bota, właśnie w dżungli. I co Irelia robi temu Ryze'owi? Po prostu Ryze jest bez najmniejszych szans. Spotkanie się z Irelią w dżungli, 1-1, nie prowadzi do niczego dobrego, szczególnie dla AP Castera. No i będzie wzięta oczywiście wieżyczka w tym miejscu. Tutaj jest zagrane ulti od Nautilusa, Jarvan zostanie złapany, Ahri oczywiście nie daje mu szans na ucieczkę i jego ulti może jedynie obronić resztę drużyny przed oddaniem kolejnych fragów. Także proszę o przejście do dalszej akcji, akcji ostatniej, którą wam pokażemy w dzisiejszej analizie. To jest ten moment, gdzie była taka mała niespodzianka. To był moment, w którym Anexis szukało drogi do zwycięstwa. Zobaczcie, jaka tu już była wielka różnica w goldzie. 45-57. Proszę o zwolnienie, może troszeczkę cofnięcie, żebym odpowiednio zdążył skwitować tę akcję. Proszę o cofnięcie akcji na chwilkę. Spójrzcie, tutaj zbiera się Mym, zwolnienie, tak na 0,5. Zbiera się Mym, Anexis stoi w tym miejscu. Chcieli wykorzystać element zaskoczenia, żeby coś zrobić z tym, że nie mają golda, tak? Chcieli zdjąć jednego z zaskoczenia i wycofać. I spójrzmy, jak to przebiegło. Faktycznie, stali w miejscu, gdzie nie ma Warda. Tu jest ping postawiony. Ping jest postawiony, więc wiedzą, że czerwona drużyna nie ma wizji. I jest! Pokazał się Libik na tym Wardzie, wskoczyli w niego, zdjęli niemalże Libika, no tak mało HP mu zostało, odfleszował kawałek za nim, poszli i Libik zbajtował ich na czara. Czaru, no teoretycznie też out of position, ale on ma 3 skoki, tak? Czaru zawsze może wyskoczyć. Anexis dał się zbajtować. Polecieli za daleko, proszę o przyspieszenie. Jak dużo ich to kosztowało. Także plan był dobry, chase był tego niewarty, no ale chcieli zrobić coś, co przywróciłoby ich do gry, bo inaczej ta gra skończyłaby się na 100%. To była taka ostatnia szansa, próbowali ją wykorzystać, nie udało się. Mecz był świetny, naprawdę dobrze rozegrany przez Mym, aczkolwiek Anexis nie odstawało znacznie poziomem. Myślę, że warto pogratulować obydwu drużynom i w tej chwili zapraszam was na rozdanie nagród.